radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Wyprawa niesamowita. Żaneta powiedziała, że tak patrzy na mnie. A ty byś przyszedł? Na Michała bym przyszedł, tak? Wsiadłbym w ten tramwaj, doczłapał się do tramwaju, tylko z tego tramwaju doczłapałbym się tutaj. Patrząc pod nami, czy przypadkiem się nie wywala gdzieś orła nie wywinę. Ostatnio z dwie osoby wywijałem z orła na takiej pogodzie. No dobrze. Radioaktywny blog, to jest taka moja inicjatywa. Zaprosiłem Michała, bo bardzo go lubię. Bardzo lubię, dobry argument, lubię ten argument. Tak, i bardzo go lubię jak on śpiewa, więc pomyślałem sobie, dobrze, to przynajmniej jak go zaproszę, to zaśpiewa tutaj. I będę mógł posłuchać. Słuchaj, jak myśmy się umawiali, ja go nie muszę przedstawić, Michał Kowalonek. Proszę bardzo, Maloniku. A ja Leszek Gnoiński się nazywam. Mieliśmy się umówić wcześniej, ale ty byłeś poza Krakowem, prawda? Bo jak mi napisałeś, masz na Pomorzu egzaminy z pszczelarstwa. No tak było właśnie, tak się akurat złożyło, że miałem właśnie, no, nawet poprawkę miałem nawet, bo chciałem się spytać, czy ty zamierzasz hodować pszczoły? Znaczy, w ogóle nie do końca hodować, no bo hodowanie jest jednak, to mi się słowo nie podoba, nie? To co się z pszczołami robi? Bo ja bym chciał dbać o pszczoły po prostu, dawać im przestrzeń do życia, po prostu dawać im fajne miejsca do zbierania, do jedzenia, do pożytku, a one w zamian może kawałek jakby swojego produktu dla mnie jakby i dla moich bliskich dadzą. Także taki mam zamiar taką symbiozę. Symbiozę właśnie taką. Umowę podpisać. Nie wykorzystywać po prostu tak. Na wosku. Przesadnie. Dokładnie. A tych produktów pszczelich trochę jest. No. Jest. Ale to znaczy, mnie to ciekawi, to co za kurs jest? I to jeszcze w zimie. Przecież one chyba śpią. Nie, w zimie, bo to jest to był proces. Wiesz, to jest tak, że jak pojawiła się pandemia, no to nie mogłem grać, nie mogłem jeździć, nie mogłem spotykać się z ludźmi, mogłem komponować, no to tam dużo komponowałem, no ale ile można tych rzeczy skomponować, więc z przyjacielem takim właśnie z Pomorza, z Piotrkiem Krępeciem, takim mistrzem gitary, stwierdziliśmy, że trzeba po prostu mieć drugą nogę, nie? Wiesz, zdywersyfikować po prostu zyski i swoje zajęcia też po prostu. I żeby też, jakaś tam półkula mózgowa mogła się też rozwijać nadal, ucząc się czegoś fajnego i poznając jakieś nowe rzeczy, a przy okazji być też w naturze. Więc zdecydowaliśmy się na pszczelarstwo i zrobiłem właśnie kurs taki państwowy, znaczy zrobiłem szkołę zawodową, tam ileś tam set godzin online, nie? A to w czasie pandemii? W czasie pandemii, no dlatego to było też takie dosyć jakby takie wyciągnięcie ręki, że mogłem w szkole w Bolesławowie zrobić kurs pszczelarstwa online. No, czy to nie brzmi dobrze? Dobrze, żadna nie urządli. Tak, także jest, tak. Jest bezpiecznie. Tak. Można sobie w domku herbatkę zrobić, usiąść. Nie zakładałeś tego takiego, no i koniec tej siatki takiej. Koniec końców właśnie czekałem na ten dzień bardzo. Aha. I po roku nauki online, przyswajania tej wiedzy, pojechaliśmy, skończyła się pandemia i była taka jakaś luka międzypandemiczna, że można było wyjść na dwór w ogóle i można było pracować. Szkoły jakoś tam się uruchomiły.
No i akurat nam się tak udało, że trafiliśmy, że byliśmy dwa razy na pasiece. To było piękne przeżycie. Też tak, też jeżeli chodzi o częstotliwości, które tam były, te dźwięki, powietrze, pszczele, w ogóle z ula, naprawdę polecam. I właśnie mówiłem tutaj dzisiaj, jak rój bzyczy, no to jest jakaś częstotliwość, a z kolei matka jak bzyczy, to jest ale częstotliwość naprawdę taka niższa. I no to są ważne. Dla mnie jako dla muzyka i nie, człowieka, jestem który... Ja jestem laik, kompletny. Ja dla mnie jak dla człowieka, który gdzieś tam żyje tą muzyką i słucha dźwięków, słucha świata, słucha drzew, wiatru i ptaków, to po prostu to było coś takiego, że w ogóle mnie... Już tam zostałem, zassało mnie po prostu. No i zdałem egzaminy państwowe. Jestem już, mam zawód pszczelarza. Ale z przyjacielem stwierdziliśmy, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B, więc zrobiłem szkołę jeszcze dodatkową, czyli technikum. Technikum było trochę też dłuższe, online? Trochę trudniejsze. Nie, już w technikum musiałem już być na no to jest weekendowe technikum, no bo dla osób pracujących. Trochę mi to kolidowało z moją pracą, no bo ja raczej w weekendy pracuję. No właśnie, no, ale to nie chciałem spytać. No ale jakoś tak udało się. Ale gdzie ta szkoła? Bo ty musiałeś już jeździć. Na Pomorzu, tak? Na Pomorzu, Bolesławowie. Dużo, aha, dużo. Dlatego jeździć tam. Teraz dlatego starałem tam, się tak? Też na przykład ogarniać tam sobie koncerty w tygodniu i weekend do szkoły. No i zdałem egzamin praktyczny, ale jeszcze nie zdałem pisemnego. I miałem poprawkę właśnie, dlatego nie mogliśmy się spotkać w styczniu. Poprawkę z czego nie zdałeś? Bo na przykład na studiach jej zdałem, to wiedziałem, że chodzi o to, że to jest taki dosyć skomplikowany, opisowe zadanie, wieloczłonowe, z reguły polegające na tym na przykład, jak tam wyhodować matki na własne potrzeby pszczele, albo jak założyć pasiek, albo jak na przykład nie wiem, zasadzić 20 hektarów faceli, żeby uzyskać jakieś nasiona, bo to oczywiście też musiałem zostać rolnikiem i żeby z tych 20 hektarów faceli uzyskać powiedzmy 3000 kg miodu, no i jak to później konfekcjonować, czyli rozdać i jaką mieć pracownię. No dużo, dużo, dużo wiedzy potrzebnej, niepotrzebnej, nie wiem. No właśnie, powiedz mi, czy to będzie wiedza potrzebna, czy to jest ta alternatywa? Z przyjaciółmi mamy sześć uli, ale właśnie się śmialiśmy, że to taki outsourcing jest, czyli jakby tak na zewnątrz to się dzieje na razie. No ale docelowo... No, gdzie macie te ule? Na Pomorzu właśnie. Docelowo trzy ule są moje niby, no mam nadzieję. No. Zobaczymy, co po zimie będzie, no bo jak dobrze zakarmiliśmy, to sześć uli po prostu przetrwa, a jeżeli nie... To będzie smutne. No właśnie, bo w Krakowie trochę ciężko z ulami jest, prawda? To na obrzeżach ewentualnie się gdzieś tam zdarzają, tak, no, ale tak. Trochę tutaj trudno. Ja nie spotkałem jeszcze w Krakowie ula. Same są ule, zobaczcie, nad nami jest wielki ul, tam ludzie żyją, wiesz. Jest królowa tak, zawsze tak. Jakaś, nie? Ale myślałeś o tym, żeby, nie wiem, kiedyś się na wieś przenieść, założyć sobie te ule i coś zrobić z tym? Czy tak, coraz bardziej o tym myślę. No. Tak? Do natury mnie ciągnie. Znaczy, nie do natury, tylko do siebie, no bo ja uważam, zresztą nie tylko ja, że jesteśmy naturą, nie? Jesteśmy, jakby skład nasz chemiczny jest taki sam jak, nie wiem, jak świata naokoło, więc beton nas jakby oddziela od ziemi, więc ciągnie nas do, że jak chcemy odpocząć, to gdzie chcemy odpocząć najczęściej? No gdzieś w naturze, nie? Czyli do siebie. No bo w sumie Puszczykowo to też było takie miejsce dosyć zielone z tego, co pamiętam, też bo tam raz byłem też i pamiętam bardzo, głównie bardzo zieleń i same wilne jakieś. Tam. Miałem takich no trochę lat w Wielkopolskim Parku Narodowym spędzić, no? No, bo ty z Puszczykowa w ogóle jesteś, tak? Czy to ja jestem, tak... mój drogi, ja się urodziłem w Sulechowie, no. Czyli niedaleko Odry. Później bardzo długo z rodzicami żyłem w Rakoniewicach, to jest tak między Zieloną Górą a Poznaniem, a całe studia i później jakby ten taki pierwsze ale lata takiej młodości natury, to był Poznań, a później Puszczykowo i ten tak. Ostatnio
jeszcze inaczej. No właśnie, bo ostatnio Kraków, co cię przywiodło? Bo ja byłem nawet zdziwiony w pewnym momencie, że spotkaliśmy się wtedy na u Szymona. Szymona, który mówi, prawda? Tak, na tak, odsłuchu płyty. Na odsłuchu płyty. Dokładnie, rzeczywiście. Spotkaliśmy się, ja byłem zdziwiony. Co ty tu robisz? Byłeś. Ty specjalnie przyjechałeś, a ty powiedziałeś, nie, ja tu mieszkam. Tak? Aha. No, trochę tak z Puszczykowa tutaj się przenieść, to kawałeczek jest. Tak, no głównym moim momencie, jak tutaj się przenosiłem, to głównym argumentem było to, że jest niedaleko Sucha Beskidzka, a tam jest mój producent i tam pracuję nad płytą. Więc a miałem taki bardzo ciągły jakby, jak to się mówi? Sucha już była za daleko. Słucham? Sucha jest za daleko. Sucha już była za daleko. Ideologicznie też chyba za daleko. I za daleko też, no. Także tak. wybrałem Kraków tak po środku po prostu. Ale też w tym Krakowie, widzisz, w zeszłym roku zagrałem jakieś 70 koncertów, a też jeszcze wiele razy wyjeżdżałem, więc też trudno powiedzieć, żebym... No, ostatnio mam taki tryb nomadowy, tak trochę nosi mnie. No ale ten Kraków chyba tutaj, znaczy masz wynajęte mieszkanie, tak? Mhm. Sobie tutaj, i to jest twoja teraz ta miejscówka, do której wracasz. Tak, tu jest nomadowych tak, różnych tutaj wypraw. Tutaj jest mój ul. To jest twój ul właśnie, teraz, tak? No. I dobrze mi tutaj, dużo bardzo kreatywny czas tutaj. Jakoś tak Kraków na mnie tak twórczo działa, że dużo tworzę, dużo nagrywam, dużo sobie kolekcjonuję jakichś dźwięków, które wymyślam i no i też... Jest kilka osób fajnych tutaj. Tak, jest parę fajnych. Ty jesteś, Leszek. Mój menadżer też jest z Krakowa. No menadżer, tak. Menadżer też się przeniósł do Krakowa, ale cały czas jak się spotykamy z menadżerem, to jest Maciek Pilarczyk, który miał być, ale zachorował i siedzi na antybiotykach w Warszawie, którego jak zawsze spotykamy, to Maciek mówi, nienawidzę tego Krakowa. Po co ja się tu przeniosłem? To jest dziura. On mówi oczywiście trochę inaczej. Nie będę milej mówi, milej. Cytowaj. Milej cytować mówi. Go będę, nie będę. Ale go... z kolei muszę ci powiedzieć, że jak jadę z nim przez Warszawę, to po prostu tak jedzie i kocham to miasto. Oddycham tym miastem. To jest moje miasto. No ale jest coś takiego, bo ja na przykład też mam w Warszawie coś takiego, że wychodzę na dworzec centralny, na dworcu centralny wychodzę z pociągu. Wow, jestem u siebie. No. To ja tak nie mam. No. Bo ty jesteś z Puszczkowa, więc tak nie masz. Bo no ostatnio w poście nawet napisałeś tak a propos tego procesu twórczego swojego i tej samotności napisałeś, że najlepiej ci się pisze, zaczyna ci się proces twórczy właśnie w samotności. I ten Kraków, który no tutaj ciężko samotność, bo on żyje chyba jako jedno z niewielu polskich miast, albo nawet jedyne tak naprawdę, te 24 godziny na dobę i tutaj... No trudno z tą samotnością. Jak się przenosiłem do Krakowa, to mi mówili, tylko nie mieszkaj przypadkiem na Kazimierzu albo na Starym Mieście, bo będziesz miał zawsze gości, musisz mieszkać gdzieś na obrzeżach. I faktycznie tak, to tak jest. Wiesz co, no, z tą samotnością to jest tak, że gdzieś kiedyś przeczytałem i się z tym zgadzam, że mężczyzna w pewnym momencie potrzebuje mniej więcej dziennie 8 godzin samotności. Ale jak będzie pół godziny, to też jest idealnie, nie? I ja po prostu już się nauczyłem, że dość szybko zauważam, czy już jest ta samotność, czy nie i po prostu korzystam z niej. W sensie bardziej może to nie jest, wiesz, może samotność to jest jakby, samotność to jest ciężka trwoga, nie? Także to nie do końca jakby ten termin jakby odpowiada tej intencji, którą miałem. Raczej chodzi o to właśnie, że jest ci dobrze ze sobą i wtedy jakby... Nie wiem, łatwiej się komunikować ze sobą, a jak się łatwiej komunikować ze sobą, no to też łatwiej się komunikować z drugą osobą. Czyli też łatwiej na przykład napisać coś, co będzie zrozumiane może dosłowniej, albo tak jak chcesz. Jakby to jest mniej więcej taka, nie, intencja tego posta i szukam takich chwil, szukam takich momentów i w Krakowie mam ich trochę. No. Dbam też o to, żeby mieć taką, nie? Tak wykonuję jakąś pracę. Potrzeba? Pół godziny? 8 godzin? No 8 godzin potrzebuję, no tak dziennie, no. Ale pół godziny też wystarczy, no. Dobrze, to będę dzwonił do ciebie częściej. Chętnie.
Ostatnio zacząłeś, właśnie jest taka, to jest portal crowdfundingowy, ten zapraszania na kawę? Tak, no. No właśnie, bo jak tak pojawiła mi się ta sytuacja, to zacząłem się zastanawiać, o co chodzi w tym wszystkim. I o co to chodzi w ogóle? Bo to jest taki crowdfundingowy, ale to jest taki pełny crowdfunding. Nie wytłumaczę. Nie, to jest po prostu, to jest takie coś, to jest takie narzędzie bardzo popularne na Zachodzie, że z którego najczęściej korzystają artyści. Artyści, którzy gdzieś tam nie mają umowy o pracę i mają nienormowany tryb swoich zajęć, pracy, wykonują to właściwie. Ja mam wrażenie, że cały czas, że to nie jest tak, że ja ja cały czas myślę sobie, coś tam zapisuję, mam, nie wiem, mam 2500 notatek w telefonie, mam 1500 nagrań takich różnych dziwnych rzeczy w telefonie, mam też miliard takich na komputerze, więc ja cały czas jakby gdzieś coś szukam, gdzieś coś wyciągam z tej swojej rzeczywistości i wymyśliłem i szukam w ogóle od tamtego roku, szukałem też takiego narzędzia, które by pozwalało zmonetyzować te działania takie codzienne, które artysta robi. Nie? To wbrew pozorom nie jest łatwa rzecz, no bo teraz co, no wszyscy słuchamy Spotify'a, ja sam słucham Spotify'a, nie? Muzyka jest jakby odkręcana jak woda z kranu. Nie? Kręcisz, słuchasz, zakręcasz, płacisz za nią abonament. No ale ile dostajesz ty pieniędzy? No ja dostaję jakieś tam, nawet 5 zł? Nie wiem, no ja nie przypominam sobie, żebym coś ze Spotify'a zarobił jakby, więc chyba niewiele. Więc jakby jest tak to ustalone, że rzeczywiście te duże oglądalności, czy te duże słuchalności są nagradzane, te średnie już nie, a te najniższe, do których jakby gdzieś tam ja się zaliczam, do jakichś tam iluś tam tysięcy czy setek tysięcy, no to jest właściwie no nic, nie? YouTube tak samo jakby mnie w jakiś sposób nie dotyczy, więc szukałem jakiegoś narzędzia, które mógłbym z którego mógłbym skorzystać, które by dało mi taką świadomość, że ta energia po prostu do mnie wraca i jakby taka kawa, czyli takie 5, 10, 15 zł, ktoś odpala sobie po prostu, nie wiem, w weekend na przykład mój profil i tam miałem taki hashtag, ta nasza niedziela, taki rozkoszny wymyśliłem sobie. I tam co niedzielę wrzucałem wykonanie live po prostu do telefonu, nie? I normalnie można było coś takiego wrzucić i dużo ludzi to wrzuca i jakby ktoś sobie to ogląda i myśli sobie fajne i komentuje, jest super, nie? Jakby i lajkuje i jest jeszcze super, a ja do tego dołożyłem po prostu, że możesz mi postawić kawę. Ja wtedy, będzie mi po prostu miło, no. Posłuchasz sobie, ty spędzisz miło czas, ja się zaangażowałem, jakoś coś dałem, możesz coś dać, nie musisz. Mhm. Ale czyli to, są, to jest na zasadzie jednorazowej, tak? Bo Patronite jest, na przykład ma, tak jak ja się założyłem sobie też Patronite do tego mojego... I to jest bardzo mądre rozwiązanie, tak. Ja też o tym myślę, no bo to jest bardziej cykliczne, nie? Że tak, jednak... tak, ale tam można jednorazowo, ale też jest cyklicznie, a ta kawa jest niecykliczna, to jest jednorazowa. Kawa jest tak? Takim strzałem po prostu, aha, no każdy okay. Może tyle, ile ma ochotę i fajne jest to, że ktoś mi tam jakiś miły komentarz w ogóle, nie? Nie wiem, wzruszający, śmieszny, przesyła mi, ja mogę na to odpowiedzieć. Więc też buduję jakiś może zaczątek jakiejś relacji, może społeczności, może kogoś, dla kogo jestem ważny, nie? W tej takiej cyfrowej. No myślę, że to jest jakiś sposób. Ja nie wiem, na ile to zafunkcjonuje, na ile mi starczy też takiego samozaparcia, żeby to wykonywać. A na ile jestem po prostu anarchistą i artystą jakby w tym wszystkim, że jednak szlak mnie trafi i powiem, dałem kawa tam. Wolę jakby ten, no nie wiem, no po kapelusz. Prostu... Kapelusz. No. Więc taki wybór, taka decyzja. Szukam, zastanawiam się też właśnie, mam tutaj kumpla, który też mi tam gdzieś tam podpowiada, jak właśnie artysta ma bardzo trudne zadanie teraz, nie? Takie mam wrażenie, że tak, zostaliśmy przedostać się. Okradzeni jakby ze wszystkich możliwości takich zarobkowych i jeszcze na dodatek też kraj jako państwo też nie do końca przychylnie patrzy na artystów narzucając na nich jakieś tam kolejne podatki
czy uniemożliwiając, nie wiem, podpisanie umowy o dzieło. No, myślę, że na tyle, ile potrafię, szukam rozwiązań i cieszę się, że mi się w sumie chce jeszcze. Mówiłeś, że zagrałaś 70 koncertów w zeszłym roku. Mhm. To dużo chyba jest, nie? Bo to tak... Sporo, no. Sporo. Miałem dosyć po jak wszystkie je zagrałem, bo jeszcze to było, one tak dość je skondensowałem. Mam taką współpracę z Bartkiem, bo... No właśnie, ile z tego było tych domówek? Połowa to były takie koncerty u kogoś w dużym pokoju. Albo w dużym pokoju z kuchnią. No, zakochałem się w tym. I no to jest coś, co mnie też zassało. No pamiętam, żeśmy rozmawiali kiedyś na ten temat, bo jak pisałem ten tekst do Newsweeka, to wtedy zaczynałeś. Tak, tak, dzwoniłeś. Wtedy no, byłeś właśnie, tuż no. Po tych pierwszych takich koncertach. Tak, tak było, no. To był 2000... No to był tuż przed pandemią, to był 2020. Akurat tekst się ukazał na początku pandemii, czyli trochę tak... W marcu, kwietniu. No to wtedy miałem piękną trasę zaplanowaną, 35 koncertów i zagrałem chyba 5. I w Krakowie zagrałem ostatni koncert. I na tym koncercie tam zapowiadało się tam 60, tam 70 osób, tam 50, 60 powiedzmy. A kuchnia taka jak ta scena, nie? Więc tak się cieszyłem, już mówię sobie, ale tutaj będzie miło. I w końcu przyszło chyba 10 osób, no bo to już był ten moment, że już były te obostrzenia, już jakieś sygnały. I w połowie koncertu, wyobraźcie sobie, w połowie koncertu, przedwczoraj sobie to przypomniałem, bo spotkałem właśnie tych właścicieli na urodzinach Borówki, to chwilę jeszcze wcześniej. I w połowie koncertu nagle wchodzi ktoś spóźniony i mówi buongiorno. I wszyscy umarli, bo to tak sobie zażartował po prostu, że z Włoch przyleciał. Ja też miałem chyba być na tym koncercie, ale w domu powiedzieli nie idź. No tak, no właśnie. Niesiesz no. Jeszcze, tak, tak. Także zakończyłem właśnie tamte trasy i ale w tamtym roku sobie odbiłem. No właśnie powiedziałeś, że tak cię to bardzo mocno wzięły te koncerty. Co w nich takiego jest dla ciebie wyjątkowego? No, czym to się różni według ciebie od takiego normalnego koncertu? Ja w ogóle miałem taką przyjemność i taką możliwość, że udało mi się zestawić dwa koncerty grając w Łodzi. Zagrałem koncert taki duży w arenie Tauron Arena i dokładnie następnego dnia zagrałem koncert na Pogonce, pierwszy swój koncert domówkowy. Właśnie dla 10-15 osób jakby w takim bardzo małym pokoju. No i trochę się tego przestraszyłem, tej bliskości, tej nagości, którą właściwie niesiesz ze sobą i tym, że tak wszystko widać, że nie ma zespołu, że nie ma się za kogo schować albo że nie ma kto ci pomóc. Czasami, bo to różnie na koncercie bywa, taka rzeczywiście, taka duża odpowiedzialność jakby jest na tobie, jest super sam, jak jesteś. I jakoś tak mi się to bliskie wydało i tak mnie to przestraszyło, że postanowiłem jakoś też tak w to siebie zainwestować i stwierdziłem wtedy, że muszę być dobry w te domówki. No i zacząłem je grać po prostu, jakoś rozwijać w tym kierunku i patrzeć też, jak to się dzieje. I rzeczywiście miałem taki moment, że byłem, że właściwie już siadałem i właściwie już to się samo działo, że już w ogóle nawet nic nie musiałem robić. Czasami nawet nie musiałem śpiewać ani nic, po prostu sobie ten czas tak płynął w ogóle. To było coś naprawdę, ja się w tym zakochałem, no. Aż po prostu zrobiłem sobie 70 koncertów, nie? I jak się mówi, jak właśnie się spotkaliśmy z Henrym O'Hare, to sobie stwierdziliśmy, że właśnie takie coś robi się po to, żeby wiedzieć, żeby sobie tego już później nie zrobić. Ale ktoś 70 koncertów porządnie. No w 3 miesiące, 4. Aha, no to tak, no to już jest. Także ja miałem takie momenty, że grałem na przykład 12 koncertów tak. Pod rząd, nie? Aha. 12 koncertów, to wyobraź sobie, że przy 5 koncercie to byłem już właśnie jak rzeka, nie? Tak sobie przepływałem po prostu. Przez miasto jakieś, zatrzymywałem się, patrzyłem w ogóle ludzie, grałem, budziłem się rano, jechałem dalej, wjeżdżałem do lasu, leżałem godzinę, jechałem dalej,
i znowu ktoś nowy, którego nigdy w życiu nie widziałem i znowu jacyś ludzie nowi i wszyscy, wiesz, tacy głodni w ogóle muzyki, głodni człowieka drugiego, głodni rozmowy i to jest cudne, ale jednak też wymaga ode mnie, czy wymagało ode mnie jakby takiej gospodarki swoimi i emocjami, i umiejętnościami, i fizycznymi też możliwościami, no bo wiesz, no można z kimś posiedzieć raz, nie, do pierwszej, drugi raz, do drugiej, ale trzeci dzień już później musisz, wiesz, znowu jechać 200-300 km. No tak, bo one się często, te domóweczki zamieniają. Te domówki, no, tak? Skończą i się hyczką. No. Do tego, wiesz, no zawsze trafiasz do ludzi, którzy cię widzą pierwszy raz, tak? Tak. I ty musisz spełnić tę rolę tego, dokładnie, prawie gospodarza, tak? Ale na pewno tego najważniejszego gościa. Ale oni też cię chcą ugościć. Tak, każdy chce ugościć, zostaje parę osób, no tak, a później musisz wstać następnego dnia i wyjechać. I, tak. I wiesz, też być dzieje. Jakby i siebie zaproponować gdzieś, samemu sobie, jako tak, kogoś tak. dobrego po prostu, kto chce się podzielić znowu jakąś piosenką, nie, czy historią. No. Wtedy, jak pisałem ten tekst, to właśnie pojechałem z Johnem Porterem tam na 2-3 koncerty, byłem obserwowałem go i on wtedy, poczekaj, już miał 70, chyba zaraz skończył 70, 11 koncertów miał pod rząd, tydzień po dniu. I sam był zdziwiony, że tyle wytrzymał. Więc to, no, tak, to na pewno musi być. Nie dziwię mu się. Ile on miał wtedy 7 dych, nie? No tak, no bo on chyba, no jakoś tak, albo 69, albo 70 miał. No, w każdym to podziw, razie, tak, podziw, tak. No. Duży podziw. No, biorąc pod uwagę, że on też jest takim typowym Brytyjczykiem, tak, czyli takim, wiesz, sceptycznym do wszystkiego i taki trochę pesymizm z niego też czasami tego. Więc jakoś przetrwał to wszystko, więc ty musiałeś, tak? Bo to przecież jesteś młodszy trochę. Tak, on miał trochę lepiej, bo on w niektórych miejscach miał hotel. Tak? Mhm. Aha. Nie, no jak byłem na te 3 koncerty, to nie, bo tak? W Krakowie, na Zabłociu, to nocował u tych ludzi, którzy robili tam też, bo mieszkanie jakieś 70 metrów, miał pokój. To jest coś pięknego, no po prostu, wiesz. To jest rzeczywiście, wtedy jest... Właściwie już przez ta granica się zatraca, znika, że jesteś artystą, tylko po prostu jesteś domownikiem, jesteś gościem i też to bardzo lubię. Jakieś przyjaźnie sobie. No, się mnóstwo, zawiązało? No mnóstwo. No dzisiaj na przykład mam wspaniałą rodzinę w ogóle, cała przyjechała, moi ulubieni dealerzy miodu. Dziś dostałem słoik na Włociowy, także ściskam Artura i całą familię. Zresztą miłośnicy winyli i muzyki, także mam kilka fajnych, też nie dużo, ale jeżeli komuś zależy i wiesz, i daje sygnał, i mi zależy, no to wiesz, to się podtrzymuje po prostu. I to działa. Słuchaj, tak chciałem wejść teraz w tą, co teraz ostatnio zrobiłeś, bo widziałem, że piosenkę z Miro Kępińskim i on jest głównie kompozytorem filmowym, prawda? Tak. Siedzi tak. w Los Angeles, nie? Często bywa, no. I tobie nie myślałeś o tym, żeby coś też filmowo? Wiesz co, ja miałem kilka epizodów takich filmowych, teatralnych. Zrobiłem trochę dźwięku do takiego alternatywnego teatru poznańskiego. Z 10 może nawet ścieżek dźwiękowych, takich godzinnych, półtorej godzinnych. Do filmu też miałem jakiś mały epizod do filmu Ani Zoll, który gdzieś tam na Wkan też jakoś... No tak, to pamiętam, ale to taki mały epizod. A później jakoś tak wciągnęły mnie te piosenki i zespoły, które miałem. I trasy, z którymi miałem, także tak się wycofałem trochę, ale cały czas mam taki duży, kręci mnie te takie ilustracyjne dźwięki, trochę takie malowanie obrazem, głosem. Ambientowe takie teraz, takie z pszczołami. Pszczółki do tego. Mm-hmm. Bo tak z tym Miro mówiłeś też, że będzie płyta z tego, tak? To jaki to plan jest? Plan płyty? Jest taki, moi drodzy, że... Bo to się jakoś tak wykrystalizowało na początku. To bardzo ładna piosenka jest w ogóle i myślę, że ona...
idziemy w tę stronę, idziemy w tę stronę, idziemy w ogóle też w różne strony. Dobrze nam się razem pracuje. Pracujemy w ogóle online. Właściwie spotkaliśmy się dwa razy, trzy razy podczas swoich koncertów i raz zagraliśmy wspólnie koncert. A tak to się nie spotykamy, po prostu jesteśmy na takim nowocześnie, no, no po prostu online znajomość i online tworzenie. I co? I plan jest taki, że w kwietniu pojawi się kolejny singiel, w lipcu się pojawi kolejny singiel, gdzieś tam we wrześniu pojawi się cały album. W kwiecień, maj, czerwiec, lipiec już powoli nam się bukują jakieś festiwale. Poznański Next Fest najprawdopodobniej już w kwietniu, więc małymi kroczkami do celu, do wydania albumu i bardzo się cieszę, bo to dobry kawał muzyki tam będzie, takiej rzeczywiście oscylującej między tym, co Miro lubi najbardziej, czyli właśnie takie trochę mroczne, trochę melancholijne klimaty. Ja też jakiegoś tam swojego zadziora dodam, trochę piasku w głosie, czasem też z jakąś modulacją głosu, więc cieszę się na to bardzo. No to będzie ciekawa rzecz, bo to kompletnie jakby coś innego, prawda? Totalne nowe rozdanie, no. tak, totalnie inny klimat, w ogóle inna charakter, no to jak co się Tygrys na siebie, najbardziej. Czy to jakoś tak, jak trafiliście na siebie? Bo to spotkaliśmy się pierwszy raz chyba, wydaje mi się, że albo na męskim graniu, albo na Sofarze. Sofar to taka scena dla songwriterów i Sofar był chyba we Wrocławiu. I tam się po raz pierwszy, ja jego usłyszałem, on mnie usłyszał i tam już tam sobie tak, a może byśmy kiedyś coś razem zrobili? Takie rzucone w powietrze i później rok znowu minął i znowu się spotkaliśmy chyba na męskim graniu, ja wtedy ze Snowmanem byliśmy, a on solo i tam też tak się spotkaliśmy, popatrzyliśmy na siebie, przyglądaliśmy się sobie i też klimatycznie się znowu jakby nas zawołało, więc znowu powiedzieliśmy sobie, a może jednak co, już tak rok minął, to może byśmy coś tam i później znowu musiał rok albo dwa nawet minąć i usłyszałem jego numer Tell, taki singiel i od razu do niego napisałem, mówię sobie, kurde, ja bym do tego zaśpiewał, nie? I tak to taka droga się zaczęła, no. Tak całkowicie, niby całkowicie przypadkowo, ale tak naprawdę ja to nie wierzę w przypadki. No, może cię do LA ściągnie. Jak tak? No, to mi jest dobrze. Koncert promocyjny na przykład w LA. Drugi koncert, bo pierwszy musi być. Mógłbym, no. Prawda? To ja też nie bym, a fajnie byłoby tak pojechać. To zabieram cię. To nie, ale zabieram cię od razu. Dobra, to pojedziemy razem. Nie ma wiz teraz podobno, więc... A ty musisz mieć wtedy pracowniczą. Słuchaj, płyta Lazy Snowman 2008, dawno było. Dawno. Ile? Kurczę. Nie mam kalkulatora przy sobie. 15. 15, no może być. No. W tamtym czasie była to jedna z najlepszych debiutów. Oj tak, okrzyknięta. No. No. Co przez te 15 lat się działo takiego z tym debiutantem takim bardzo... Co tam takiego było, że... Bo często debiuty, jak są bardzo obiecujące, to później dosyć szybko wzlatują w górę. U ciebie jakoś tego nie było. Zastanawiałeś się nad tym, co tam się takiego działo, że tak nie wzleciałeś jak te inne takie debiuty, które były w międzyczasie? Kurczę, wiesz co, no to było... Dużo, dużo rzeczy się działo w ogóle. My ze Snowmanem, wyobraź sobie, to jest tak, nagraliśmy płytę Lazy, ona była gdzieś tam hop hop okrzyknięta ważną płytą przez właściwie wszystkich dziennikarzy w kraju i przez wszystkie takie wtedy media jeszcze, które były i to było i radio i TV. Ale to była dla nas tak naprawdę, ta płyta była dla nas właściwie jakimś takim wierzchołkiem góry lodowej tego, co my wtedy robiliśmy, bo my w tym samym czasie
zrobiliśmy właśnie chyba z 5 soundtracków do teatru, nakręcić, zrobiliśmy takich bardzo doprecyzowanych i do takich cyzelowanych z 4 soundtracków do filmów niemych, do pierwszego na przykład filmu polskiego niemego, to jest Bad Romance, tam z 1928 roku zdaje się, i na zaproszenie Instytutu Polskiego Instytutu w Rumunii zagraliśmy premierę w Rumunii. Na żywo. Na żywo, tak? No tak, to jest świetne w ogóle takie granie. I byliśmy takimi taperami, ale mieliśmy po prostu bardzo precyzyjnie wszystko i my tak na dobrą sprawę, wiesz, wydaliśmy płytę, która miała powiedzmy 60 minut, a my w tym czasie mieliśmy jakieś, nie wiem, 20 godzin muzyki takiej przygotowanej, którą jeździliśmy, robiliśmy różne rzeczy. Także to nie był dla nas w ogóle priorytet, jakby dla nas wtedy priorytetem to było to, że po prostu tworzyliśmy i dobrze nam było razem ze sobą. I co? Ja już nawet nie pamiętam, jak to... A, no i zmierzaliśmy po prostu jak taki walec, szliśmy coraz bardziej dalej, ale nie szukając jakby poklasku, czy no nie wiem, jakoś inną drogę obraliśmy. Taką drogę, myślę, obraliśmy, wiesz, ja bym ją nazwał po prostu dróżką przy drodze. Taką ścieżką niż taką autostradą. W pewnym momencie gdzieś tam się obudziliśmy i ruszyliśmy z płytą następną. Trochę lat minęło. The Best Is Yet To Come, nie? No i ta płyta właściwie była już totalnym takim sukcesem też medialnym i też niezmiennie był utworem, który wywindował nas też gdzieś tam w mediach, w radiu. Ale też stała się taka rzecz, że mieliśmy taki ząg menadżerski, że menadżerowi się spaliła chata, my się zrozstaliśmy z jakimś tam menadżerem i zostaliśmy z takim w sumie na skraju, na początku czegoś, ale na czegoś końcu, jakby, no wiesz, jakby w takim dziwnym miejscu. Także gdzieś tam komercyjnie no, nie przekroczyliśmy jakiejś tam bariery takiej, żeby wiesz, zdobywać świat i polski rynek, ale na tamten czas dla nas to było, myślę, wystarczające i dobre to, co mieliśmy. Czy ten Snowman cały czas jest tym samym Snowmanem, czy cały czas jest taka energia jak na początku? Wtedy, co żeście tak mieli te 20 godzin muzyki? Wiesz co, no jest czterech z podstawowego składu takich muzyków tworzy cały czas właściwie dla siebie teraz, nie? Bądź w innych składach, więc myślę, że teraz mija 20 lat odkąd powstaliśmy i jakoś tam próbowaliśmy się spotkać w październiku, listopadzie ostatniego zeszłego roku. Nie udało nam się kalendarzy dopasować, ale myślę, że jest tam ogromny potencjał. No. Jest tam też taka fajna mieszanka osobowościowa, która się znosi dobrze. I dobrze mi, no, dobrze mi z tą ekipą. Może, wiesz, nie wiem, no, może ten rok, może przyszły. Na pewno jeszcze ostatniego słowa Snowman nie powiedział, bo jesteśmy, to też jest ważne, że mamy ze sobą taki przyjacielski przelot, taki, że jak się spotykamy, no to nie minęło, w ogóle minuta nie minęła od ostatniego spotkania, nie? Po prostu, wiesz, wchodzisz od razu w te rejestry i w te częstotliwości takiej bliskości, że ci jest dobrze, także who knows? Nie, no to jest najfajniejsze to, że takie sytuacje, kiedy właśnie wchodzisz po jakichś tam miesiącach nieobecności z kimś się spotykasz, tak jakbyś wczoraj się z nim skończył rozmawiać. Myślę, że tak, to tak, takie... tak mamy po prostu. No i ja to bardzo, bardzo cenię gdzieś tam. Ja byłem też gdzieś tam w tym, już tam w którymś tych momentów jakby trochę też zmęczony zespołami. Stąd też jakby to co teraz jakby robię. Zatęskniłem właśnie za mniej, za słynnym tym less is more, nie? Czyli mniej to więcej, że ta gitara i głos jakby gdzieś tam się w tym
gdzieś tam się w tym odnalazłem. Witamy. Powiedziałeś, że miałeś dość trochę zespołów. To pomysłowic tak trochę miałeś dość? Nie wiem, nie pamiętam już, to było dawno. No co było dawno, no kurczę, nie było tak dawno wcale. Grasz piosenkę Myslowic, to wiesz to. Czasem gram, no. No tutaj słyszałem na próbie. Na koncercie też słyszałem. Widziałeś, że płytę wydają? Nawet zapowiedzieli, że będzie teraz w kwietniu. Tak. Kibicuję bardzo Mateuszowi, nowemu wokaliście. I Aleksandrowi też Kaczmarkowi, który produkował te ich płytę. No to są tacy no, ziomki, no ziomale po prostu, bliskie postacie. No tak, bo on jest stamtąd. To chyba tak. Trzeba mieć człowieka stamtąd, bo to jest taki specyficzny chyba charakter być stamtąd. Myślę, że teraz ma to szansę większego jakby no takiego też twórczego bycia, nie? Działania. Mam nadzieję zresztą, no życzę chłopakom jak zawsze. Masz jakiś kontakt z nimi, czy nie? Oprócz... No taki co jakiś czas, no Przemek tak. Mnie ostatnio na przykład zaprosił na, bo 30-lecie zespół obchodził, nie? No nawet nie wiedziałem. 30-lecie, tak? Dobrze mówię? 30-lecie, no. Więc ja grałem na 20-leciu. To tak. Było tam ileś lat temu? Łatwo policzyć. Oni liczyli chyba od pierwszej płyty, ale 92, tak, no to wtedy... Przemek nawet był na jednym moim koncercie domówkowym. Więc też miło, no. No tak, tak. I mieli tak 30-lecie. I 30-lecie, no. I byłem właśnie zaproszony jako gość, ale akurat ja wtedy byłem chyba w Krakowie, oni byli w Poznaniu i jak oni przyjeżdżali do Poznania, to ja akurat jechałem do Krakowa, to ja akurat do Poznania, więc tak się niestety wyminęliśmy. No. Ale chętnie bym zobaczył na żywo, nie widziałem. Na razie oglądałem tylko na YouTubie, tak z ciekawości zerkałem tam. Jak nikt nie patrzy, to patrzę, nie? Jak im idzie po prostu, jak to teraz wygląda, bo no... No ja tak jakby nie było 6 lat mojego pięknego życia tam właśnie spędziłem. A nie masz jakiegoś takiego żalu, jak patrzysz na scenę, że to może powinieneś tam ty być? Nie. Nie masz. Nie. Czy zamknąłeś ja te drzwi? Tyle, ile dostałem, tyle, ile mogłem dać, tyle dałem i raczej już no, uczę się, żeby tak też nie trzymać tych rzeczy tak za długo, nie? Bo po prostu ciężkie się staje, im dłużej się trzyma, więc puszczam i dobrze mi w tym puszczarstwie. Puszczarski jest. Zdjęcie ostatnio widziałem właśnie i tak popatrzyłem na to zdjęcie i tam jest tak, że nad wszystkimi stoi Przemek i on tak jakby ich obejmuje, taka jakby wiesz, jest tak jakby kwoka, która ta zbiera. taki miałem pomysł, tak sobie tak pomyślałem, że to coś w Przemek tym musiało być. Ma taki pierwiastek ojca w sobie. Tak. Więc no może, bo jest najstarszy z nich w sumie. Może przez to. I może dlatego teraz po prostu poliderował sobie trochę, tak, i coś z tego może będzie wreszcie jakaś płyta. Tak, bo jest trasa koncertowa i płyta, więc jest szansa, że oni z tym, no, że się ukaże wreszcie. Pierwsza płyta od płyty z tobą. Byłbyś, może przyjdzie czas na drugą część książki. No przecież to chyba ty jako pierwszy, nie? No tylko ja. Tylko ty, no. Ale nie zaprosili na 30-lecie chyba. Nie zaprosili? Nie. Może numer telefonu zmieniłeś albo coś? Ale słuchaj, nie, numer telefonu jest stały, tylko chyba się trochę obrazili kiedyś o ten tekst, który napisałem do gazety magnetofonowej i mam wrażenie, że... Nie wiem, czy pytaliście, co to za tekst. No, taki jeden tekst, którym trochę skrytykowałem to, że stoję w miejscu. No okay. To ja po twoim odejściu. Okej, okay, no bo rzeczywiście tak było, no, że długo zespół stał w miejscu. Ja też między innymi dlatego też się nie dogadywaliśmy też między innymi, że po prostu ja byłem wtedy w takim, mam wrażenie, z takim ogniem dużym i taką chęcią tworzenia, wymyślania, działania, a chłopaki ewidentnie wtedy włączyli na chłodzenie. No to ciężko. Więc ten balans, jakby bilans się nierówno, no i... Ale tak jak mówię, trzymam kciuki. Tak, bo muszę tu Państwu powiedzieć, że
ja byłem dopuszczony do tych przesłuchań przez zespół i byłem oprócz zespołu jako tam jedyny dopuszczony z zewnątrz osoba, która uczestniczyła w tych nagraniach, znaczy w tych przesłuchaniach. I jak pojawił się Michał, to byłem zakochany w tym głosie, który on wydobył. Czyli przez ciebie to wszystko. W sumie później rozmawialiśmy z Przemkiem i mówiłem, Przemek, ale to przecież najlepszy jest głos tego wszystkiego. No tak, też tak. No i tak później tak było, więc... To dobrze wiedzieć, że ty... Tak. No, trochę, nie wiem, no to Przemeka była jakby decyzja, ale tam jakoś rozmawialiśmy wtedy. A później się obrazili i przestali rozmawiać, więc to tak jakoś wyszło. Słuchaj, tutaj zaprosiłeś gościa na koncert, tak. Sabinę. Powiedz o Sabinie coś więcej przed tym, jak zaśpiewa. Kurczę, no co ja mogę... Sabina, pierwszy raz śpiewacie, będziecie śpiewać ze sobą. Pierwszy raz śpiewamy razem. No. Sabina, no cóż, no piękny człowiek, piękna dusza, tak. Taka ulotna, no. taka, która jakoś poczułem, że może jak razem zaśpiewamy, to coś jakby się wydarzy poza samym śpiewaniem, tak? W sensie, że coś, może coś się zmieni, może coś poruszymy, jakieś serducho, może gdzieś komuś łezka pójdzie albo się wkurzy nagle i powie dość, przestańcie. Jakby, że czuję, że jest takie po prostu jakieś takie piękno i piękno głosu i też człowieka, że no... że bardzo, bardzo, bardzo chciałem i umawialiśmy się z Sabiną co, no rok? Dwa lata? W ogóle z Sabiną spotkaliśmy się trzy razy w życiu? Cztery może. Może pięć. Pięć dzisiaj może. Piąty raz dziś. A byłem też na wydarzeniu, bo Sabina ma kilka składów, zespołów, tak? Swada jest jednym z nich. Wybacz, że tak za ciebie mówię, ale mówię to, co... Tak? Zaraz ty tutaj siadasz. I byłem w Muzeum Narodowym na takim koncercie właściwie, trudno powiedzieć, to może był bardziej performance, może happening, taki trochę mniejsza z tym i tam bardzo mnie to poruszyło. Takie korzenne śpiewanie, wiesz, takie po prostu, takie jak sobie wyobrażam, że jak się śpiew zaczynał, nie? Po prostu na ziemi, to dziewczyny po prostu tak poruszają, że to jest takie po prostu od razu, prosto w serce i jakby bezdyskusyjne. I dla mnie to też jest jakieś takie wyjście trochę ze strefy komfortu, że mogę z takim głosem sobie usiąść na kanapie i pośpiewać. No cieszę się na to po prostu bardzo. I trochę z siebie zdjąć tego... Trochę się odpowiedzialności. Odpowiedzialności, trochę się też ogrzać jakby w tym głosie. Też może trochę ogrzać, wiesz, jakby zakładam, że to cyrkuluje, nie? Że to jest po prostu okrąg, no, że to się kręci, że to działa, no przepływa. Dobrze. To ja tyle, a jak Państwo jakieś mają pytania, to też możecie zadać Michałowi. To jak tam? Czy puszczamy go do grania? Tak. Dobrze, to słuchajcie, dziękuję bardzo. Ja nazywam się Leszek Noiński. To był Radioaktywny Blok na żywo z Michałem, moim ulubionym kowalonkiem. I teraz Michał przygotuje się do koncertu, więc dzięki. I zaraz słuchamy. Tak, bardzo się cieszę. Kanapy zostają. Kanapy i zostają. Na kanapach. Kurczę, która jest godzina? My to pogadaliśmy trochę, nie? Jak zwykle. Czasami nam się udaje dłużej gadać. Jak się gdzieś spotykamy tak między nami, jak idziemy gdzieś na wino, to gadamy dłużej. Tak. Wracamy w różnych stanach. New Jersey z reguły. New tak, Jersey. Tak. No, to dziękuję i czekamy na koncert, przygotowujemy się. Super. 5 minut i zaczynam. Nie zrozum mnie źle, kiedy nie ma cię tu. Znów dzielę pół na pół i szybko.
Dzięki.